Witam w szóstym odcinku z serii World of Tanks Blitz na tym kanale. Od ostatniego odcinka trochę minęło, trochę poza nagraniem pograłem, no i bo jestem już bardzo blisko wbicia ISA 8. Tam zostało chyba 13 tysięcy z hakiem. No, z wolnym doświadczeniem już praktycznie mogę go zbadać, ale nie będę go wykorzystywał. Dlaczego? Ponieważ wolę go wykorzystać po zbadaniu jakiegoś nowego czołgu na moduły do niego, żeby nie grać stokowym. Pierwsza bitwa ISM-3, ponieważ bardzo mało expa brakuje. Myślę, że dzisiaj jeszcze pogramy Yad Panterem. Jak? Yad Pan... tym niszczycielem niemieckim 7 tieru. Ponieważ też jestem bardzo blisko zbadania 8 tieru. Tylko nie wiem, czy to będzie Ferdinand, czy Yad Panter 2. Ponieważ... nie wiem, który z tych czołgów jest lepszy, a nie chcę się męczyć. A więc zanim zbadam, na początku się dowiem, który jest lepszy. Przeciwnicy już zajmują bazę B, której jesteśmy bardzo blisko, więc może uda się nam tę bazę obronić, ale na pewno nie w walce z dziewiątkami. Nie chciałbym głupio zginąć. Ale mamy przestrzał. Ty kupowałeś bazę? Jeżdża kolejny Tiger 2. O, z takim to bym mógł się strzelać. Chociaż tego też przebijamy, no już na ogrysku. Za chwilę będzie po nim tutaj jeszcze jakiś Light. Jeden z moich ulubionych czołgów w grze. O, tam są. Tam stoją na wieży, ich możemy zrobić. Tutaj jeszcze ten dostanie, bo jest bardzo silnym czołgiem. Jeszcze magazyn amunicyjny, no to idealnie. Jeżeli nie naprawi, no to już jest praktycznie po nim. Znaczy już jest po nim i tak. Więc... o, byliśmy narażeni przez chwilę na ostrzał Tigera 2, teraz jesteśmy narażeni na ostrzał stamtąd, więc obróćmy się do nich przodem. Oczywiście czołgi z przodu mają największy pancerz. Istrzy wjeżdża. No i Istrzy znika. Znaczy, zostaje ale tylko wrak po nim. Centurion. 7 na 1. No, z boku myślę, że nawet wjeżdża od przodu, chyba powinienem go przebić. Nie wiem, przynajmniej tam nie było czerwonych punktów. Dobra, jest, mam coś uszkodzonego? Nie, no to... tygryska? Wujeczka, no nie, no nie, może lepiej nie. Chociaż strzelił, to można go zraszować. Tu, chociaż go spróbować objechać. Na pewno nie tak, jak ja to robię. No, jeszcze raz ze mnie strzeli. Jakieś tutaj tańce dookoła. Dobra, tu już raczej damage'a nie zrobimy na nim, chociaż na Centurionku. Jestem szybszy od ST1, ale wolniejszy od E75, którego zabija. Tam jest jeszcze jeden czołg wroga, T54, jakby się udało zdążyć. Jakby ten obiekt nie trafił, pewnie trafi. No, wiedziałem. No i bitewka taka średnia. Głupio zrobiłem, że wyjechałem na tego Tigera 2, ale... exp będzie coraz bliżej, jeszcze raz 2700. Nie jestem na minusie, więc mnie to cieszy. W sensie na minusie pod względem pieniężnym. Srebra, o. Otwieram doładowanie srebra idealnie. No i kolejna bitwa Yad Panterem, tak jak mówiłem. Tu brakuje chyba jeszcze mniej, chociaż nie wiem, czy nie więcej. No i właśnie, jest Yad Panter drugi. Może zobaczymy, jak gra. Jak będzie dobrze grał, to w niego pójdę. Jakby się ktoś pytał, dlaczego nie odpalam tego na srebro boosta. Ponieważ ja go odpalam tylko, jak gram czołgami premium. Których mam 1, 2, 3. Tak, Toga 2. I dwa niemieckie. 5 tieru. Chyba są tylko dwa. A nie, mam 4, mam jeszcze tego typa. 64 chyba. Z eventu. Ogólnie chyba mam dwie premki z eventu. Jedna mi się trafiła w skrzyni, a Toga 2 kupiłem, bo był na promocji. A i tak na Golda w ogóle pieniędzy nie wydaję, więc Stonks. No i co? Jaka ta bitewka? No, z 8 tierami nas wyrzuciło. Jadę na front. Dlaczego pojechałem na front? Przecież jestem niszczycielem. No ale
Żaden z naszych czołgów nie pojechał na front, no to co, kto im będzie podświetlał? A jaki tako pancerz mam? I pyk dostał, dobra. Dwa strzały na czysto. Bardzo fajny interes. Tam w ogóle kto tam jest? Is, który dostał. Tiger 1 i Tiger 2. Ale Tiger 2 chyba zmienia stronę. Czy nie? No chyba będzie zmieniał stronę. A my tu spróbujemy. O, Jad Panther 2 i Sheriff. Zadaliśmy mu więcej niż on nam, bardzo fajnie. Tu mamy jako tako na niego przestrzał. Jakoś podjechać, jakby się udało jeszcze raz taką wymianę zrobić. Dla nas idealnie. Niekoniecznie dla niego. Cały czas mam chrypę. Ale to nic nie zmienia. No nie udało się tym razem, niestety, zrobić wymiany, chociaż wyjedzie. Wyjedzie, ale on już ma pewnie przeładowany pocisk. O, Jad Panther ma słaby pancerz z przodu, to jest jako minus. Duży, już widzę. Łatwo go przebiliśmy, już mamy uszkodzenia po twoim asyście legendarne. Tylko tak niszczycielem legendarne po asyście, to się rzadko zdarza. Tygrys. Oj, no to to już chyba po mnie. Twoje asyście. Jeszcze większe, jeszcze większe. O! Tutaj trafiony, już się przestawiamy na tego. I tygrys mnie wykończy? A może my najpierw wykończymy tego z ustołem? Nie, bo się odbijemy. No i po nas. Ale 1400 uszkodzeń po asyście. Nawet więcej będzie. No ciekawie, ciekawa bitwa. Może Emilem pograć? Jestem jeszcze raz Włochem. Nim mi się też dosyć przyjemnie gra. Fajny pancerz. Na pewno do plusów trzeba to mu zaliczyć. Armata też jako tako. I same siódemki. Mamy lighty 2. Oni mają też 2. Bo T20 jest chyba lightem, z tego co kojarzę. Nie, nie. To jest średni. Ale oni mają niszczyciela, a my nie mamy. SU-152. A to trochę ciężko, jak SU-152 mają. No, chyba nasze light to on ma na strzała, czy nie? Nie, no ma na pewno, bo już mnie takie zabijały, jak grałem LTTB. Oczywiście ja mam LTTB. Mix 1375. To jest czołg premium? Czy... Nie, no nie kojarzę. Chyba nie. Albo tak, nieważne. Lecimy szybko, szybkim czołgiem tutaj na ta... Między te dwa domki, a może nawet za tą wysepkę wystarczy, żeby mieć fajny przestrzał. No nie wystarczyło, bo nie będą tutaj za kamieniem stali. Chociaż mnie ktoś tam wykrył. A on mnie wykrył, czyli jednak był przestrzał. No głupio zrobiłem trochę, ale stąd już powinien być na spokojnie przestrzał. Nie dość, że na nich, to jeszcze na drugą stronę. Dostał i się chowamy. No. Lekkie lagi są. 28 FPS-ów, 20 FPS-ów. Ale to mi nie przeszkodzi, żeby z nim wygrać. Szczególnie, że on już umiera. Problemy techniczne i nie żyje. Dobra. Co to się stało? Co ty mi tu kuleczko robisz? Tu se pobądź. Tu nie przeszkadzasz. Czerwona kropeczka. Problematyczna. O! Dobra. No, oczywiście, że nie. Źle przycelowałem. W pełni moja wina. Strzeli? Nie, trzeba mu pomóc. Nie przebiłem go w gąsienicę za zero. No nie. Tego czołgu nie przebić. Chociaż też czasami nim tak miałem, że sobie jechałem. Ktoś we mnie strzela i mnie nie przebija. I nieraz tak miałem, że jakiś strzał za 500 i nie wchodzi. W sensie, że się odbija ode mnie, jak grałem tym czołgiem. No, taki dosyć specyficzny light. Dziwnie skonstruowany. Znaczy, dla mnie to było fajne, jak nim grałem, ale nie fajne, jak grałem przeciwko niemu. Dobra, ten panter już pada od naszego pantera. Tamten też już pada. No, niepotrzebny w ogóle strzał. No,
Otarłem się już o śmierć. Otarłem się, no nie powiem, że nie. Przestraszyłem się trochę, jak go zauważyłem. Już widziałem, że we mnie sól jest, strzelił. No to myślałem, dobra, no i koniec, koniec. A tu nie, odbił się. Co za niespodzianka. Taką niespodziankę. Nikos Falubaz. Dobra, 82. Mi sprezentuję jeszcze, jak go zniszczę. Nie, nie, dobra, nie zniszczyłem go, ale no to by było już mistrzostwo. Jest w ogóle 3-3. Nasi przegrali tamtą flamkę. Ja ginę. Jak nie od niego, to od niego. Chwila ciszy na skupienie. Dobra, nie trafił. I zwjeżdża. Cofnięcie. Już myślałem, że nie trafi. Z tego tarana myślę, że to będzie przegrana. Czy ja to w sumie do przewidzenia, że to będzie przegrana. Ktoś mi tam przyznał wyprawny gracz, ja bym chciał zobaczyć tą bitwę. Właśnie to. No dobra. Będę musiał tam przyjść ręcznie. Nie to. To. Ile miałem uszkodzeń po asyście, mnie tylko obchodzi. Czy będzie tu pokazane? Średnie uszkodzenia, bitwy, coś tam. Z asystą gracza prawie 1500, prawie 1500, no. No, mało to nie jest. Jak widzicie, tutaj brakuje mi 10 tysięcy. Co, ISEN3, Falcom, LTTB, bo to lajcik, to lajcikiem się zawsze fajnie gra. Jeszcze z taką fajną armatą. Na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie też bardzo wystrzałowo. Jak dopadniemy takiego Narshrona i go objedziemy. Narshrona. 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 No dziwnie się to czyta. Bitwa. Na nim za bardzo nie mam tych kupowanych apteczek, czegoś takiego. Albo zapominam, albo zapominam. Po prostu zapominam. No i co? Jaki jest plan? Szybko zająć bazę B i wspomóc w walce o bazę A. Bazę B dlatego, że przy okazji tutaj powykrywam tych, którzy jadą na środek. Oni mnie też wykryli, ale ja mam o tyle przewagę, że skoro ich wykryłem tutaj, jestem na środku, to moi będą mnie wspierać w tej walce i będą osłaniać. Teraz za ten budynek trzeba jechać. No, o, dostał. Chociaż tutaj tyle jest czołgów celowanych we mnie, że chyba nie chcę tam dalej jechać. Więc plan trzeba zmienić. Trzeba, o, snajpić stąd. Pięknie. Dostał jeszcze w silnik. No, niezłe strzały mi wychodzą. Tutaj kolejny lajcik. Tutaj oni są wcelowani. Jakby się udało za ten budynek przyjechać, to już by był koniec. Uda się? Nie uda się. Znaczy, udać się uda. Dlaczego w niego wjechałem? Dlaczego ja się naprawiłem? Uciekam. Ucieczka. Panika. Objechać go. I uciekać. Uda się, uda się. Jest, udało się. Uciekłem. Stamtąd mnie zabiją. Uciekam do tyłu teraz. Żeby mnie stamtąd nie zabili. I tu za budynek. Za budynek i jesteśmy w domku. Jest, dobra, udało się. Udało się uciec. KW1S. I Narshron. No to będzie już teraz ciężkie. Oni są wszyscy wcelowani we mnie, oprócz tego Narshrona. Kurde, jednak był wcelowany. No nie. No nie. No. Przegrana. Ile? 14 minut. No to tyle wystarczy. Żegnam i do kolejnego odcinka. Jeszcze.